Panie prezydencie, panu ministrze, proszę państwa, jestem Kasią Madera z BBC i to jest wielkim zaszczytem dla mnie tutaj być z wami. To, że International Association of Press Clubs chose Poland to hold the Freedom of Speech Awards is just such a wonderful achievement. Bo proszę państwa, zdajecie sobie wszyscy sprawę, że 24 lata temu to mogło być tylko marzeniem. Piotr Kraśko, dobry wieczór państwu i to wielki zaszczyt być z państwem tego wieczoru. Wielki zaszczyt być obok Kasi Madery z BBC, która tak pięknie mówi po polsku, a urodziła się w Londynie. To naprawdę należy docenić, niezwykła, wspaniała osoba. Ladies and gentlemen, 24 years ago, that wouldn't be possible. I just want to tell you a short story about Poland 24 years ago. If you would stay in the hotel in Warsaw 24 years ago and wanted to make a call home to Washington, D.C., New York, or Paris, you would have to ask the operator. And a very polite answer would be, it's going to be possible the day after tomorrow. If it's really urgent, maybe tomorrow morning. We are still a member of the Warsaw Pact. The Soviet tanks were on the outskirts of Warsaw. First independent Polish Prime Minister in 1981, Tadeusz Mazowiecki, told the story that when he went as a Prime Minister for the very first time to the Opera, just next to the Royal Castle, and he saw a huge black phone next to him, and he picked up the phone to check how does it work. He has heard, Soviet embassy, I'm listening. That was the reality of Poland in 1989. If you wanted to buy meat or gasoline, you would have to have a special piece of paper because the sale of meat was very limited. That was the year 1989. And that was the year of incredible elections, of 4th of June, the first almost free elections in Poland. And that was the beginning of a fantastic story of Poland. Now we are members of NATO, of the European Union, with flourishing economy in these difficult times. And that happened because of the people that really believe in the freedom of speech. There was no freedom of speech at that time in Poland, but they were inside their heads free enough to tell the truth. People like Lech Wałęsa or Andrzej Wajda, who's here with us. And we are really, really grateful to these wonderful people. And this is really, really the best place to host for the very first time Freedom of Speech Award. We are very proud, very happy that you are here with us. And let me introduce maybe the host of the evening, Marcin Lewicki, president of Press Club Polska. Marcin. Dobry wieczór państwu. Jestem ogromnie zaszczycony, mogąc powitać wszystkich państwa na uroczystości wręczenia The Freedom of Speech Award, czyli Nagrody Wolności Słowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów. Serdecznie witam wśród nas legendę Solidarności, laureata pokojowej Nagrody Nobla, byłego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Lecha Wałęsę. Zaszczyca nas swoją obecnością pan Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Jest z nami również jeden z najwybitniejszych twórców kina, pan Andrzej Wajda. Serdecznie witam dyrektora Narodowego Centrum Kultury, pana Krzysztofa Dudka. A także gospodarza tego przepięknego miejsca, pana profesora Andrzeja Rotermunda. Bardzo serdecznie witam uczestników zjazdu Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Clubów, organizacji, której członkowie przyznają Nagrodę Wolności Słowa. Są z nami również goście honorowi zjazdu. Rita Cosby, Lucy Morillon, Andrew Nagórski i Jaś Gawroński. Cieszymy się, że świętują państwo z nami.
Witam koleżanki i kolegów dziennikarzy, zarówno tych, którzy są dzisiaj gośćmi uroczystości, jak i tych, którzy tu i w sali obok pracują, po to, żeby relacje z tej uroczystości jak najszybciej mogły dotrzeć do odbiorców. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli świata polityki, nauki, członków Polskiego Press Clubu i wszystkich szanownych gości. Jak Państwo już zauważyli, nasz wieczór poprowadzą Kasia Madera i Piotr Kraśko. Ich również serdecznie witam. Szanowni Państwo, Nagroda Wolności Słowa to również duże przedsięwzięcie logistyczne. Proszę mi pozwolić podziękować w sposób szczególny panu ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu, panu dyrektorowi Krzysztofowi Dudkowi, a także pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Ta uroczystość i to wydarzenie odbywają się w ogromnej mierze dzięki Państwa życzliwości, pomocy i współpracy. Bardzo dziękujemy. I bardzo serdecznie dziękuję dwóm osobom, od których ten projekt się zaczął i bez których tego projektu by nie było. Magdalenie Rigamonti i Jarkowi Włodarczykowi. Szanowni Państwo, 24 lata temu Polacy uczynili pierwszy formalny krok do obalenia komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Tak jak wcześniej Piotr i Kasia mówili, nikt chyba wtedy nie przypuszczał, że już niedługo pójdą za nami inne państwa zza żelaznej kurtyny, że za 10 lat od 4 czerwca 1989 roku będziemy w NATO, a za 15 lat będziemy w Unii Europejskiej. Będziemy członkami Zjednoczonej Europy. Polacy pokazali wtedy reżimowi komunistycznemu kartkę. Nie czerwoną nomen omen, tylko wyborczą. I na słodką ironię historii zagrawa fakt, że wcześniej ta sama kartka wyborcza była jedynie symbolem wyborczego oszustwa, a dla sprawujących wówczas władzę nic nieznaczącym rekwizytem. 4 czerwca 1989 roku Polacy wybrali demokrację, niepodległość i wolność, także wolność słowa. 4 czerwca to święto radosne i tak chcemy je obchodzić. Ciesząc się z pokojowej drogi fundamentalnych zmian, które wtedy zapoczątkowano, pamiętajmy jednak i taki obraz. Samotny człowiek zatrzymuje kolumnę czołgów na pekińskim Placu Niebieskiego Spokoju. Wygraża stalowym kolosom, które marzenia o demokracji i wolności zmiażdżyły wtedy gąsienicami. Razem z tymi, którzy o tym marzyli. Jesteśmy im winni pamięć. Pamiętajmy o nich. Nagroda Wolności Słowa, która zostanie dziś wręczona po raz pierwszy, przyznawana jest osobie lub organizacji za szczególny wkład w walkę lub obronę wolności słowa, a także za tworzenie warunków lub wspieranie wysiłków na rzecz wolności słowa. Jest podziękowaniem za troskę o dobro, z którego może korzystać zaledwie co szósta osoba na świecie. My jesteśmy w tej mniejszości i cieszmy się z tego. Dziękuję za uwagę. To był Marcin Lewicki, szef Press Club Polska. Zaproszę teraz na scenę właśnie jednego z gospodarzy, tak jak mówi Marcin Lewicki, bo w dużej mierze dzięki niemu ten wieczór jest możliwy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Bogdan Zdrojewski. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie prezydencie, szanowni goście. Przede wszystkim chciałem podziękować międzynarodowej organizacji, która zrzesza press kluby za to, że właśnie dziś, tu w Polsce, w Warszawie, a zwłaszcza w tym dniu, 4 czerwca, ta nagroda zostanie wręczona i to spotkanie było możliwe. Chcę bardzo serdecznie za to podziękować, bo jest to z mojego punktu widzenia wyraz uznania dla tych wszystkich Polaków, którzy o wolność walczyli. Walczyli, ponosząc bardzo często ofiary najwyższe. Chcę podziękować także za to, że spotykamy się tu na Zamku Królewskim, dając świadectwo ważności, jakie słowo wolność dla nas ma znaczenie. Jedna refleksja niezwykle istotna, która się pojawia w chwili obecnej, to przede wszystkim zwrócenie uwagę na to, że wraz z znaczeniem pojęcia wolności –
powinna pojawiać się także odpowiedzialność, powinna pojawiać się prawda, jak i również determinacja do tego, aby tą wolnością się dzielić. Dziś za moment nagrodę otrzyma bardzo dla mnie ważna, niezwykle cenna organizacja Reporterzy bez Granic, która rozpoczęła działalność w 1985 roku i przez niespełna 30 lat wykonała taką pracę, na którą dla wielu innych organizacji potrzeba byłoby dwa razy więcej czasu. Musimy każdego dnia pamiętać, iż poszczególne lata oznaczają bardzo często aresztowania na całym świecie około 500 dziennikarzy, ponad 1000 różnego rodzaju innych interwencji fizycznych wobec dziennikarzy. Że fakt, iż wolność słowa jest wartością uznaną w Europie czy w Stanach, nie oznacza, że we wszystkich zakątkach świata ta wartość jest szanowana. W Polsce przez wiele lat mówiliśmy i walczyliśmy o wolność waszą i wolność naszą. W walce o wolność Polacy wielokrotnie udowadniali, że lepiej o nią walczymy, niż potem ją szanujemy. Ale to jest odrębna sprawa. Chcę podziękować wszystkim reprezentantom świata kultury. Nie tylko w Polsce, ale oczywiście na świecie. Właśnie świat kultury bardzo często poszerza granice wolności. Buduje sytuacje, w których ta wolność jest, krótko mówiąc, pełniejsza. W wielu wypadkach piękniejsza. To wśród artystów mamy wielu, którzy swą odwagą poszerzali właśnie granice tej wolności. Chcę dopowiedzieć jeszcze jedną dla mnie bardzo istotną rzecz. Należę do tego pokolenia, które urodziło się w państwie o ograniczonej wolności lub bez wolności. Łatwiej mi doceniać ten stan, który mamy w chwili obecnej, bo znam ten stan poprzedni. Ale nie każdy członek społeczności na świecie przeżywał te elementy, te stany, które pozwalają docenić to, co uzyskujemy w dniu dzisiejszym, na przykład w Polsce. Chcę szczególnie podziękować panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Jest pan dla nas symbolem tej drogi, w wyniku której ta wolność stała się możliwa. Bardzo istotne jest, iż na swojej drodze spotkał pan takie osoby jak przyszły premier Tadeusz Mazowiecki, ale także to grono, które pozwalało wykorzystać tą wolność na tyle, na ile było to możliwe. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z wolności to wyższa sztuka. Trzeba mieć bardzo dużo pokory i pamiętać o tym, że wolność to odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność to tylko nie za siebie, ale także za innych. Chcę państwu, jako reprezentantom środowiska mediów, życzyć, aby każdy następny rok oznaczał dla państwa sukces, poszerzanie sfery wolności, w budowaniu za tą odpowiedzialność, za tą wolnością odpowiedzialności, ale także tej pracy, która w efekcie daje prawdzie ujrzeć światło dzienne. I bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję za przyjęcie zaproszenia tu do Polski, tu do Warszawy, tu do Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo. Minister Kultury, dziękujemy. Proszę Państwa, teraz jest moim wielkim zaszczytem zaprosić na scenę tą osobę właśnie, o którym tak pięknie była mowa. Ta osoba, która tyle osiągnęła dla nas wszystkich i ta osoba, którą przypomniałam, panie prezydencie, jak pan przyjechał do Londynu, zanim właśnie były te pierwsze wybory i pan tak pięknie przemówił przed kościołem na Ealingu w Londynie i wszyscy płakaliśmy. I teraz pan prezydent powiedział do mnie, a ja nie chciałam, żebyście płakali, chciałam, żebyście śmiali. Proszę pana, pan Wałęsa, prosimy. Zawsze wolę brawo na końcu, nie na początku. No. Ale zmieniają się obyczaje. Szanowni Państwo, nie muszę udowadniać, że dla rewolucjonisty uznanie po tylu latach
A jednocześnie wystawienie do wręczania nagrody ludziom słowa, wolnego słowa, no to chyba niespotykana frajda. Z reguły rewolucjoniści, no właśnie, odczuwają niezadowolenie albo są powodem niezadowoleni. Mnie coraz więcej spotyka tych przyjemnych rzeczy. Ale jako rewolucjonista muszę Państwu powiedzieć, że ja wiem, że najpierw było słowo, a potem słowo ciałem się stawało. I tak rozumując praktycznie, dzisiaj, mimo że świętujemy, że cieszymy się, to chcę Państwu zwrócić uwagę, że nasze pokolenie nie tylko uczestniczyło w burzeniu murów, otwieraniu możliwości, ale też musi te możliwości, no właśnie, układać programowo i strukturalnie. Pan minister powiedział, że żył jako w dwóch epokach. Sprawdził zniewolenie i wolność. A ja do pana ministra dokładam trzecie pojęcie. Otóż ta wolność doprowadziła nas do tego, by zauważyć, że wolne słowo buduje i mnie zbudowało, ale też wolne słowo i może rujnować. Nasze pokolenie musi przesądzić, mam nadzieję, że zdążymy, na jakim fundamencie my chcemy uzyskać tą odpowiedzialność właśnie. Ja znów, jako człowiek nieprzygotowany do takich wielkich dzieł wolnościowych, jeśli chodzi o słowo, zauważam na dziś dwie możliwości. Jedna możliwość ta lewicowa, która mówi, że odpowiedzialności będziemy pilnować policją, sądami, prokuraturą i to będzie trzymało nas w ryzach, bo nie zapominajmy. Na koniec XX wieku podważyliśmy wielką rolę Pana Boga, wiar różnych. Lekceważymy to w skali masowej. Nie boimy się sąsiadów. A więc co tak naprawdę nas utrzymuje w jakimś takim zdyscyplinowaniu? Albo ta droga lewicowa, a więc policja i sądy, albo wybierzemy drugą drogę. Człowieka sumienia. Też na końcu tego będzie stał policjant i sąd, no bo nie wszyscy będą sumienni. Ale taki wybór, duży wybór stanął po tych naszych wielkich zwycięstwach. Wybranie drogi, którą w różnych dziedzinach będziemy układać w państwie Europa, a jutro w globalizacji. Powtórzę Państwu, bo w różnych miejscach już mówiłem, ja jako rewolucjonista nie mam odpowiedzi i boję się o odpowiedź w trzech dużych tematach. Pierwszy wielki temat to jaka ekonomia pod ten nasz świat. Na pewno nie komunizm, nie komunistyczna, ale na pewno też nie taki kapitalizm. Byłem we wszystkich miejscach, gdzie protesty w zeszłym roku się odbywały osobiście albo pośrednio. Wszystkie protesty były przeciwko kapitalizmowi. A to początek. Pocieszające jest, że nikt nie neguje własności prywatnej. I nikt nie neguje gospodarki wolnorynkowej, a więc podstawy kapitalizmu zostają. Wszystko inne musimy przebudować. Druga sprawa, znów słowo niech szybko pomoże nam budować demokrację. Demokracja do końca XX wieku dawała prawa, a nowa musi wprowadzić obowiązki. Bo nie pojedziemy tą demokracją, nie pojedziemy i tą wolnością, którą dziś mamy. To jest inna epoka. To jest przechodzenie z państwa, z kraju na większe zorganizowanie. Ono wymaga innych programów i struktur. I najważniejsze pytanie, na którą właśnie nie mam odpowiedzi, na które nie mam odpowiedzi, to jest właśnie na jakie fundamenty wybieramy. Fundamenty pod państwa, pod kraje, każdy miał trochę inne i fajnie.
ale globalizacji, a wcześniej kontynentalizacji Unii Europejskiej nie zbudujemy na tych różnych fundamentach, na różnych podatkach, na różnych socjalach. Nie da się zbudować. I znowu prośba do was, ludzi słowa. Najpierw było słowo, a słowo potem się ciałem staje. To pokolenie, piękne, zwycięskie, uporało się z straszliwymi problemami, ale otworzyło epokę, która jest nieoprzyrządowana, która wymaga poprawy tych trzech elementów, poprawy programów i struktur. To, co dzisiaj jedziemy, to jedziemy poprawianiem, ulepszaniem, ale koncepcji na państwo, na kraj, a nie na wyższe zorganizowanie. Stąd dziękując państwu za wielkie osiągnięcia przez słowo, za wprowadzenie pokoju i wolności przez wasze słowo i wasze działanie. Ale dzisiaj działanie, moim zdaniem, powinno pójść w tym kierunku, abyśmy przesądzili co do dalszej koncepcji rozwoju, zaczynając od fundamentów, ale i w tych tematach dwóch, aby słowo przyspieszyło wybór, bo tak to będziemy się miotać i nie będzie prawidłowego rozwoju, a kiedy nie ma rozwoju, koncepcji czytelnej, no to pojawiają się różne zmory przeszłości, które burzą porządek. Życzę i wierzę, że jesteście w stanie, że my, to pokolenie, jest w stanie po zrujnowaniu, zniszczeniu starego, niedobrego porządku, jest w stanie zbudować, zacząć budowę właśnie lepszej Europy, lepszych naszych krajów, a jutro globalizacji. Tego państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Lech Wałęsa, legenda Solidarności, legenda polskiej historii. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Ladies and gentlemen, I want to tell you about an incredible person. I know him for 40 years, for 25 years. We used to live in the same building and we are still friends, which is the biggest success of my life. And to be honest, for my whole life, I'm trying to be him. But he's 1 year older, so he did everything a year before I did. And the story, our story in journalism began 24 years ago when we decided to create Students' Newspaper. It was an incredible success. It lasted 2 weeks. I mean, 2 weeks for me because I wasn't patient enough, but he created the biggest Students' Newspaper in Poland. That was only the beginning of this story. Jarosław Wodarczyk, chairman of the International Association of Press Clubs. Jarku. Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa. Chcę państwu opowiedzieć o pewnej organizacji, która kiedy w Polsce był stan wojenny, bo to co pan prezydent Wałęsa zaczął, próbował pan Jaruzelski skończyć. Wówczas w 85 roku, tak będzie lepiej? W 85 roku w Paryżu powstała organizacja, która zaczęła zajmować się bezpieczeństwem dziennikarzy. Informowaniem dziennikarzy o tym, gdzie jest zagrożenie, gdzie giną dziennikarze, gdzie są zabijani. Przez ostatnie 20 lat na świecie zginęło blisko 900 dziennikarzy. Nam wydaje się, że żyjemy w bezpiecznych czasach, w bezpiecznym miejscu na Ziemi. W ubiegłym roku było ponad, na świecie ponad 2000 ataków na dziennikarzy. I z tego niecały 1000 było aresztowanych. Żyjemy naprawdę w trudnych czasach i dziennikarze nie giną tylko na wojnach, bo wydawałoby się, że tylko korespondenci wojenni są narażeni na takie niebezpieczeństwa. Dziennikarze giną także w krajach Ameryki Środkowej, w niewyjaśnionych okolicznościach, za naszą wschodnią granicą, w Rosji, na Białorusi. Dlatego Międzynarodowa Federacja Press Clubów zdecydowała pierwszą nagrodę wolności słowa przyznać organizacji, która od 1985 roku zajmuje się właśnie w
wskazywaniem światu, gdzie te złe rzeczy się dzieją, i także wspieraniem dziennikarzy podczas konfliktów zbrojnych, podczas różnych okoliczności, tak żeby dziennikarze byli choć trochę bezpieczniejsi. Więc są instrukcje dla dziennikarzy, jak mają na tej wojnie się zachować, ale są i kamizelki kuloodporne, które można wypożyczyć. Bo proszę zwrócić uwagę, że jak wielkie media światowe jadą na wojnę, to mają kamizelki kuloodporne. Ale lokalny dziennikarz w Syrii takiej kamizelki już nie ma. Chciałbym zaprosić teraz na scenę Sonię Frey z nowojorskiego press-klubu, Astrid Zimmermann z wiedeńskiego press-klubu Concordia, który ma 150 lat, i pana prezydenta Lecha Wałęsę. I wspólnie, żebyśmy za moment wręczyli nagrodę dla wyjątkowej rzeczywiście organizacji. The award 2013 for Reporters Without Borders in recognition of long-standing support and protection of journalists, the fight against censorship and monitoring freedom of speech around the world. Gérald Sapé, the president of Reporters Without Borders, and Christian Deloire, secretary general. Please welcome. Mr. President Wałęsa, Mr. Minister Zdrojewski, Mr. Wajda, dear Marcin, dear Jaroslav, dear IAPC delegates, dear friends, and of course, dear Gerald, I will give the address on the behalf of the whole organization and of course also on Gerald. June 4th in Poland is a day of freedom. It is very moving to be here in Warsaw 23 years later, in a country where heroes succeeded in abolishing a despotic government. Journalists played a key role in clandestinity and then publicly to rebuild democracy. I would like to praise those courageous journalists, anonymous or famous, such as Adam Michnik. They took enormous risks to make Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights a reality. According to this article, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. In Poland, you know the price and the value of this article. In Kazakhstan, a famous writer said in 1986, just one year after Reporters Without Borders was created, no one can help understand the value of freedom better than dictators. On June 4th, 1989, the Chinese army killed thousands of people around Tiananmen Square. You spoke, Martin, about the man in front of the tanks just after the killings. In Beijing, there are people who remember the statues they had erected on Tiananmen Square, the goddess of democracy. They are calling now for this figure to come back and to stay in front of the Forbidden City and Zhongnanhai, the Chinese Kremlin. All of us must have a thought tonight for Liu Xiaobo, who promoted Charter 08. It has been inspired directly by Charter 77 of Václav Havel, Jan Patočka, and others in Prague 40 years before. When awarded the Nobel Prize in
2010, Liu Xiaobo was not able to attend the ceremony. With other Nobel Prize laureates, Lech Wałęsa, you stepped in to stand for him. Mr. Wałęsa, you are an inspiration for us all. I personally remember listening to the news about events in Gdansk on the radio and the respect I felt as a young boy. Even for those who are not Polish, you are a part of our lives. I'm on this stage tonight to be awarded the first prize of the International Association of Press Clubs. On behalf of the whole organization, our team, our branches, our correspondents in 130 countries, I would like to simply thank you. This award is encouraging us to continue. Less than a half of the people on Earth have access to free information. 180 journalists are now in jail, especially in countries like China, Turkey, Eritrea, Iran, and Vietnam. 160 netizens, those citizens who are providing information, are in jail because they tried to collect and spread information. Censorship is a question of barrels for journalists, but it's also a question of invisible jails for all the citizens who are told lies. Last year has been the deadliest year for journalists since Reporters Without Borders in 1995 for the first time published a roundup. In 2012, 89 journalists were killed in the course of their jobs, mostly in Syria, in Somalia, and in Pakistan. I can promise that we will do our best to deserve today's great honor. All over the world, through our advocacy work, we help journalists and netizens to be released and better protected. We provide them with financial assistance. We give them tools for their physical and now digital safety. We organize workshops from Pakistan to the United States, from Europe to North Africa. Thanks to our consultative status in the United Nations and UNESCO, thanks to our talks with governments, thanks to our legal committee, we succeed to influence lawmakers. Which ideal do we exactly support? One day, the famous Polish journalist and writer Richard Kapuściński wrote that silence is a sign of misfortune and a fun of crime. Silence is a political instrument, as is weapons noise. How many people are working for the silence industry? Did he ask? We do not know exactly, but they are like soldiers in armies. Those who resist propaganda, lies, threats, exactions in despotic countries, those who resist self-censorship, conflicts of interests in democracies. Freedom cannot be conceived out of reality. After 19 years in jail, a famous Burmese journalist, Win Tin, told me that freedom of information is a freedom that allows to check the existence of all other freedoms. He told me that it was worth being 19 years in jail for that ideal. Burmese Spring is an evidence that it is never a mistake to hope. Albert Einstein will have the final cut. Evil is not the consequence of those who are doing bad things, but is a consequence of the small number who resist it. Allow me, please, to dedicate this prize tonight to four prisoners. First of all, a woman, Jila Banjoub in Iran, Mazen Darwish in Syria, Dawit Isaac in Eritrea, and Paulus Levinson in Vietnam. Thank you.
Ladies and gentlemen, I think you'll agree, some exceptional people, some extraordinary figures, and I think it's fitting to be able to introduce a really extraordinary and unique woman now. She has 20 years experience in journalism. She has interviewed, well, I'd say at least 20 world leaders. She has 3 Emmys and I think 5 US presidents under her belt at the last count. And if that's not enough. She has also a very special place in our Polish hearts. She wrote a wonderful, fascinating book, a true story, A Quiet Hero, a story of her father, who was a fighter during the Polish Warsaw Uprising in 1944, when one city stood for the whole German army during the time of the Second World War for 63 days. It is a true story. And the man was her father. And the book was New York Times bestseller. She's a great American journalist and also daughter of a great Polish hero, Miss Rita Cosby. Peter and Kasia, thank you for that very beautiful, humbling introduction. I also want to thank Marcin, Jaroslav, also Magdalena, for everything you've done with the Polish Press Club and the International Association of Press Clubs. It's extraordinary. It really is remarkable. And it's a true honor to be here tonight. I'm also so proud to be here after Reporters Without Borders received this terrific award. I know the great work you've done in America, and as a war correspondent myself, who's been in many difficult places and held at gunpoint myself, I've had friends who have been taken hostage. I love what you do, and I'm so glad that you are receiving this award tonight. It is so well deserved, really remarkable. Also a tremendous honor to be before you, Mr. Minister. Thank you so much. And to be here in the room before true living heroes of freedom. President Walesa, this is such an honor to be here before you. And also Andrzej Wajda, thank you, it's a real privilege. One of my father's greatest days was spending time with you as you shared stories together, and I will never forget that. I have spoken all over the world and covered stories all over the world, as you heard. But being here tonight is very moving for me, very deeply personal. For it was literally here, on this hallowed ground, in this very building, that my own father, Ryszard Kozłowski, fought so courageously and tirelessly with his young comrades against the Nazis during the Warsaw Uprising. Literally the same building. Indeed, the last time that I was standing in this square, just outside these walls, I was standing with my dad, and he had just returned to his homeland here, the first time in 65 years. As he walked up to Old Town, just a few feet away from where we're sitting now, he saw it rebuilt just like it was in his youth, the magical Poland that you so beautifully restored for us. His eyes filled with tears, and his heart filled with pride. He recalled how during intense fighting, there was a Nazi tank one day right in front of the Royal Castle here. And one of his guys didn't have a lot of time to aim, quickly took fire, and sorry, he missed and he hit the castle. Then they tried again, and they hit the castle again. And then suddenly the gun turret of the Nazi tank face towards them, and as you know, they were so outmanned and so outgunned, and they ran away in the dead of night. They narrowly escaped. Days later, my father lost almost his entire unit, the Gestapo unit, as they were bombarded by the Nazis at the famous Bank of Poland. If you haven't been there yet, I hope you go. The whole wall is riddled with bullets. It's a miracle anyone survived. The few who escaped, like my father, crawled through the harrowing dark sewers, like the men so magnificently portrayed in your beautiful film, Mr. Wojciech Kanal. My father later escaped
from a German POW camp. He was one of the more healthy guys. He was 6 feet tall and 90 pounds. Again, one of the more healthy men. Despite what he went through and seeing all the atrocities around him, my father decided to stay and fight for Poland. He had a choice to stay. His mother said, "I can buy you out of the country." My father said, "No, I am staying and fighting." And he gave a great line. He said, "I would rather die with friends than live with strangers." My father and his comrades understood that freedom is not free. My father couldn't be here tonight, as he sadly passed away a few months ago. But I know he's here in spirit. And we also have a very special surprise tonight, for another true hero and quiet hero is with us here this evening, a man who knows firsthand what I'm speaking about. I told you how my father escaped through the sewers amid hail of grenades and gunfire. Well, his dearest friend Felek was literally right in front of him that night as they clawed their way to survive through the maze. It was darkness in the sewers, it was terrifying, and my father literally held onto his bloody collar of the back of his shirt as they crawled through the darkness to survive. Imagine what that was like as they left this burning city of Warsaw. Warsaw Upriser Felek Jezorek is here tonight. And Felek, I would like you to please stand over here because I'd like all of us to give him a huge round of applause. It is such a gift to have him and his wonderful wife, Irina, here. I am so glad that they could join us tonight. As a daughter, it's a blessing to know that my father lived to see Felek once again. They reunited just a few years ago. He also lived to see Andra Vida courageously direct those historic films at a time when freedom of speech was greatly suppressed in this country. He loved your films. He lived to see a true patriot and tremendous hero. President Walesa, who led that strike in the shipyard in Gdansk and bring free elections to this country on June 4th, this very day 24 years ago. President Walesa graciously gave a beautiful quote to my book, and my father cried. He was so proud that you got to know his story. It meant so much, President. As he lived to see a democratic Poland thriving and with a free press, he never imagined as a teenager running and jumping off the trams, secretly distributing the Polish underground news bulletins on the back of the tram, hiding from the Nazis who were, you know, packed in the front of the tram. That decades later, his own daughter would be an accomplished TV journalist running around the world and speaking here in this very building, talking about freedom of speech. My father held the torch of freedom in his heart, fighting with bulletins and later with bullets. I am now fighting with the stories on television and with the mighty pen, like so many of you in this room here tonight. Your voice, your words, think of the lives you have touched. Think of the lives you have changed. Think of the lives you have literally saved, sometimes by just your words. It's remarkable. Poland, as you'll see from an incredible document from the archives here in Warsaw, was the first in the New World to talk about freedom of expression, a value that must never go away in this country ever again, and something that must be embraced and respected in other lands where dictatorial regimes still rule with an iron fist. Reporters Without Borders fights for these journalists, some of whom I've known personally, some who've lost their lives, reporting to tell the truth.
Ironically, in America, we've recently learned that many reporters with the Associated Press and my first network, Fox News, had their phone lines and emails secretly searched by the Justice Department. This has been very big news in the last few weeks. And these actions have been uniformly condemned by the U.S. press, which is publicly outraged by sending letters to the Justice Department and elsewhere. Some of those letters have come, Sonia, from your wonderful Overseas Press Club. And I'm so glad you're here tonight. All those letters are saying that it is overreaching and absolutely unacceptable. We must remember that a free press and free speech are the foundation of a free nation. So many of you here tonight have seen firsthand what happens when that basic right for truth and fairness has been decimated and taken away. Much like the walls of Old Town Warsaw, which crumbled, but then wonderfully rose again. I encourage all of you in this room to think of yourselves as modern-day uprisers fighting for a noble cause. As I went on this incredible journey with my father, I discovered a beautiful gift of where my first name came from. Rita was my father's favorite cousin. She was also a gutsy freedom fighter in World War II, in the Home Army, in the AK. And from what I understand, as a sharpshooter, was one heck of a great shot. And for that, I am very proud. I want to thank you all for this extraordinary privilege to speak here tonight in this incredible castle that holds such great memories for my family. For tonight, I am not just an American. I'm a very proud Polish American. Good night, and may God bless you and bless this incredible country. Thank you. Miss Rita Cosby, what a pleasure and what an honor it is to have you with us tonight. Incredible person and incredible story. Thank you so much. Thank you very much. Panie ministrze, bardzo poproszę o wzniesienie teraz już pierwszego toastu w czasie tej kolacji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Bogdan Zdrojewski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, toast będzie naturalny i bardzo krótki. Za wolność słowa, nie tylko tu w Polsce, nie tylko w tych krajach, w których ta wolność istnieje, ale we wszystkich pozostałych. Za wolność słowa. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, wszystkich zapraszamy oczywiście na kolację i o pozostanie przy stołach, ale tylko poprosilibyśmy jeszcze wszystkich gości, którzy byli wcześniej na scenie i laureatów oczywiście do pamiątkowego, historycznego zdjęcia. Tu, gdzie po raz pierwszy wręczono Nagrodę Wolności Słowa w Warszawie, z czego jesteśmy bardzo dumni. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy raz jeszcze na scenę. All chiefs of the press clubs, please come to the stage. All BB, could you, all chiefs of the press clubs, please join us for the picture. Yeah, the presidents of the press clubs from all over the world, please. Isabel.